Bardzo serdecznie. Cieszę się, bo większość na tej sali to są albo mieszkańcy Czemiernik, albo pochodzący z Czemiernik, mający korzenie w Czemiernikach, albo sympatycy Czemiernik. I tak właściwie to po kolei mógłbym witać każdego z osobna i wszech i wobec. Więc może zacznę najprościej, to jest zbiorowe powitanie. Witam zespół Zorza z Bełcząca, z mojej wsi. Z mojej wsi, chociaż się urodziłem w Czemiernikach, ale chodziłem do szkoły w Bełczącu. Tu siedzi koleżanka z mojej ławki szkolnej, gdzie kiedyś nauczyciele, jak się rozlabiało, to straszyli, że siedź spokojnie, by siedział z dziewczyną. To była kara, to się siedziało z dziewczyną. Ale tak było. Witam radnych, pracowników szkoły. Witam również, był chyba powitany jeszcze raz, księdza Chorębałę, który już tutaj w tej bibliotece nie pierwszy raz występuje. Piękny seniora. Moi drodzy, wszystkich witam bardzo, bardzo serdecznie, ale myślę, że w trakcie będziemy jeszcze przy zabieraniu głosu, prezentacjach, jeszcze o pewnych osobach będziemy mówić. Zadaję dzisiaj dziennikarze pytanie, bo również w programie Co, Gdzie, Kiedy u pana redaktora Baryły. Dlaczego akurat tutaj ta wystawa, dlaczego Czemierniki? Ja przypomniałem panu redaktorowi Baryle, że 12 kwietnia 2009 roku główne wydanie Wiadomości to w Warszawie rozpoczynało się od przekazu Czemiernik. On mi potwierdził, że to było pierwszy ostatni raz, że pokazywano wiejską gminę w głównym wydaniu Wiadomości na początku. Bo kiedyś pokazywano Pałac Kultury, teraz pokazuje się zamek. I to było, gdy Czemierniki obchodziły 500 lat nadania praw miasta. Jakby powiedział profesor Szczygiel, to zawsze poprawia. Nie praw miejskich, tylko praw miasta. Właśnie. I dzisiaj, 12 kwietnia, ja nie powiedzę, że to jest rocznica lotu Gagarina w kosmos, a my mówimy, że 12 kwietnia Mikołaj Firlej z Dąbrowicy od rąk Zygmunta Starego otrzymał w Piotrkowie dokument, który przekształcał wieś Czemierniki w miasto na prawach magdeburskich. I warto w imię kilku takich powiedzeń, zachęt. Święty Jan Paweł II mówił: chronić to dziedzictwo kulturowe, które ma na imię Polska. Później był taki program, a to Polska właśnie. Czemierniki to Polska właśnie. Nie będę się rozwodził w różnych mandrach historii tej miejscowości. Przebogaty. Dzisiaj będzie można nabyć tak.